Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Podstawy turystyki na obszarach wiejskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Informacja turystyczna definiowana jest jako przekazywanie użytecznych informacji turyście oraz jako zbiór danych dotyczących produktów turystycznych oferowanych w danym miejscu. Informacja turystyczna jest niezbędna na etapie planowania podróży, umożliwia podjęcie decyzji dotyczącej kierunku, trasy przejazdu, zwiedzanych obiektów. A także ułatwia wybór miejsca noclegowego. Na etapie podróży ułatwia również dotarcie do wybranych lokalizacji oraz pełniejsze poznanie miejsca docelowego czy udział w wydarzeniach lokalnych. Jedną z cech informacji turystycznej jest użyteczność, która oznacza, że informacja powinna przynosić korzyści. Kolejną cechą informacji turystycznej jest komunikatywność. Informacja powinna być zrozumiała dla odbiorcy. Dostępność oznacza, że z informacji można skorzystać w odpowiednim miejscu i czasie. Aktualność jest związana z szybkością przepływu informacji. Informacja musi być również rzetelna i prawdziwa. Nie może wprowadzać w błąd. Do zadań informacji turystycznej należy informowanie odwiedzających o walorach i atrakcjach turystycznych, zagospodarowaniu turystycznym, a w szczególności informowanie o bazie noclegowej, gastronomicznej czy kalendarzu wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Kolejnym zadaniem informacji turystycznej jest prowadzenie strony internetowej, a także wydawanie materiałów informacyjnych czy organizacja szkoleń, np. dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Do zadań informacji turystycznej należy również sprzedaż materiałów krajoznawczych, biletów, pamiątek i produktów regionalnych, rezerwacja miejsc noclegowych, sprzedaż wycieczek czy usługi przewodnickie. Kolejnym jej zadaniem jest udzielanie informacji dotyczącej rozkładów jazdy autobusów, pociągów, sprzedaż biletów, a także reklama lokalnych produktów turystycznych, udział w targach turystycznych, organizacja wystaw spotkań popularyzujących region, współpraca z lokalnymi organizacjami i przewodnikami turystycznymi. Odbiorcami informacji turystycznej są nie tylko turyści i odwiedzający jednodniowi, ale także mieszkańcy, organizatorzy turystyki, lokalne organizacje turystyczne, właściciele hoteli, gospodarstw agroturystycznych, potencjalni inwestorzy oraz przewodnicy turystyczni. System informacji turystycznej tworzą wzajemnie ze sobą powiązane elementy mające na celu zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie oraz przekazywanie informacji do odpowiednich odbiorców w odpowiednim czasie, zakresie i formie. Zakres informacji turystycznej obejmuje informacje użytkowe np. dane teleadresowe, rozkłady jazdy, kalendarz imprez, cenniki, informacje o przepisach obowiązujących zagranicznych turystów. Informacje o walorach turystycznych, informacje dotyczące zagospodarowania turystycznego, np. bazy noclegowej, gastronomicznej oraz informacje o produktach turystycznych. System informacji turystycznej w Polsce opiera się na działalności polskiej organizacji turystycznej POT, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych ROT-LOT. Do zadań POT należą. Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnienie funkcjonowania i rozwijanie systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie. System informacji turystycznej w Polsce obejmuje regionalne i lokalne centra informacji turystycznej, punkty informacji turystycznej, samoobsługowe punkty informacji turystycznej, infokioski oraz strony internetowe. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.